Sławę, Legiony, sława i chwała, z tej strony Młoteczka, a ze mną jest Kina. Cześć. I jak widzicie, najnowszy odcinek Simsów. W tym odcinku, mam nadzieję, pojedziemy do Francji. Wycieczkę do Francji sponsoruje nam owieczka i to ona zostaje z kotami, przynajmniej oficjalnie. Ktoś tu powiedział tak brzydko, w sumie nie brzydko, trochę miał rację, Quatform. Tak, masz rację, to jest poniekąd pójście na łatwiznę. Niemniej jednak najpierw ogłosiłam konkurs na domek dla Kiny, a później stwierdziłam, że z nią zamieszkam. Właściwie nie stwierdziłam, samo tak wyszło. Więc ja też lubię zdobywanie, że tak powiem, bogactwa w Simsach, w cudzysłowie zdobywanie. I pięcie się do góry wolnym, zdecydowanym krokiem. Tak. Aczkolwiek... no niestety, zamieszkany z Kiną, więc to trochę tak, jakbym użyła cheatów. Niedobrze. Ale obiecuję, znaczy... jeśli kiedyś z Kiną przestaniemy razem mieszkać, to ja wypierdzielam do rudery. Znaczy nie, no powiedzmy sobie szczerze, tak naprawdę dopóki Młotka grała sama, to było spoko. No natomiast w momencie, kiedy chcieliście, żebym... To ja rozmawiałam z nią na Skype, żebyśmy, że tak powiem, grały na multi, tudzież koopa Simsów. To byłoby ciężko, gdybyśmy mieszkały osobno tak naprawdę. Zdecydowanie. Tak, nie byłoby takiej opcji. Tego też zamieszkałyśmy razem i skorzystałam z dobrodziejstwa domu Kiny. Myślę, że z tej okazji możemy wejść do wanny i nago się w niej wykąpać, skoro już taką mamy. Ktoś pisał, że na to miejsce w ogóle przypomina Saints Row. W sumie racja, mi trochę też się tak kojarzy. Dlatego mi się tak podoba. Więc tu wskakuje sobie Młocia. Kąpiel nago. O, Kina kąpiel nago. A Młocia też? Jest kąpiel nago. No trudno, żeby nie. Zobaczymy, która tu przyjdzie pierwsza. Obie się wleką. A Kina to się w ogóle zacięła. Nie, z kotami siedzi zamiast kąpiel nago. No ja w to nie wierzę. Kina. To może cię faja wodna tutaj... Wata cukrowa, dobrze. Faja wodna może cię tu zbawi. Co? Bo mi się niedobrze zrobi. Nie lubisz waty cukrowej? Nie. To dmuchaj bańki... Truskawka. Truskawka? No dobrze, gdzie jest truskawka. A mogę się już kąpać nago? Nie, to Młocia też ci będzie dmuchaj bańki i bańki banan. Tak, wprowadzimy się w nastrój. Nago. Młocia coś chce iść nastrój tutaj. Się zachciało. Wybierz się na miejsce występu. No wiecie co? Nie musisz występować, masz już tyle pieniędzy. Jesteś poza tym gwiazdą. 10. poziom kariery, halo. Chcę, żebym się zadławiła i zabiła. Faja wodna. Proszę bardzo. Nawet ładnie to... Puszczają bańki zamiast dymu? Coś to dziwne troszeczkę jest. Puszczają kółka! No dobra. Niech im będzie. Wprowadzamy się w nastrój. Słuchaj, a może jeszcze przed kąpielą nago taka szaleńcza piosenka karaoke. Ale ty masz śpiewać? Oh shit. Z góry was przepraszam za to, że Młotka będzie śpiewać. Przecież Młotka bardzo ładnie śpiewa. Kina, idź śpiewać. Już zostaw tą faję. Nie! Zostaw faję, chodź śpiewać. Nie. Popatrz jak ona na ciebie patrzy, no chodźże. No turlaj się, turlaj. Uciekaj. To będzie cudowny duet. Nacieszmy się naszym cieszę, nowym domem. Cieszę się, że ja tego nie słyszę. O masakra. Ciesz się, że tego nie słyszysz. Nasza choreografia wymiata. Tak. To jak śpiewamy w ogóle pełen synchron, ty śpiewasz ładnie, ja brzydko. Czyli tak jak w realu. Jakaś taka romantiko piosenka w ogóle. No wprawiamy się w nastrój, no co ty chciałaś, hip-hop?
Patrz jakie masz stretch, trzecie kocie ruchy. Ty widziałeś to, co ty robiłaś przed chwilą? Tak. Jezu, młotka, i mi się już kąpać nagle, no to patrzeć nie mogę. O, kino ma jakieś zlecenia, ale... To mi pracujemy. Nie pracujemy, mamy dużo pieniędzy, jedziemy do Francji, ale najpierw cieszymy się naszym nowym domem. Puti, puti, pałam. Dobrze, już skończcie być, naprawdę, dziewczyny. To jest żenujące. To się wytnie, ja się patrz, one w ogóle nie chcą odejść od tej maszyny do karaoke. Kurde, te postacie jednak nas trochę odwzorowywują, nie sądzisz? Tak, tak, tak myślę, nawet trochę bardzo. No. O, skończyły być, jest nadzieja. Ale słuchaj, nie ma muzyki, nie ma one dalej się przeginają, widać, że biją z playbacku. Już się zaczęło bać, że mi się współdzielenie przywiesiło, mówię, u mnie jeszcze wyją mnie. One się chyba, wiesz co, zwiesiły, bo to jest aż niemożliwe. Muzyka dawno się skończyła, a one dalej się przeginają. O, popatrz, odłożyły to w końcu. No. Nareszcie będzie się działała jakaś akcja. Barek. Kina się oczywiście przy barku na chwilę zatrzymała. Jak w życiu, jak w życiu. Kurde. Głupia gra. Tutaj młodsza część publiczności i widzów zasłania oczy. Chyba 3 minuty temu. Pobryzgam cię wodą. Czemu ja nie mogę zmienić miejsca koło ciebie? Bo jest zajęty, słuchaj. Twój sim zajmuje 2 miejsca. O, dziękuję ci bardzo, pocałuj się. No ale tak to jest napisane. No popatrz. To żeby chociaż trochę przyzwoitości zachować, to będzie wszystko od tyłu. W sensie, no to później... widok od tyłu. Tak. Tak, pomachałbym sobie nuzią. O, widzisz, umiesz takie kółeczka nóżką robić? Wiesz co, tak się składa, że cześć, powiem. Młociu, chcesz się przytulić? No jasne. No ale jak w realu, o. No. Poproś o założenie zespołu, to jest idealny moment na zakładanie zespołu. Zdrać sekret, o. O ty mi, tak? Dobrze. Tak. Że nie odwrotnie. Jeszcze cię pocałuję? Znowu. Ojej, ty znowu głodna jesteś, ja cię zabiję kiedyś za tego wampira. I wyszła, no kurde! Nie! Ty jeszcze zaświeciła cyckami. Jedz to coś. Co za po prostu... Właź do wanny! No już zjadłaś, no już zamknij się! Przepraszam bardzo, ja cały czas jeszcze jem. A co ty tu masz? Bo jesteś zmęczona. Tak, poproś o założenie zespołu. Jezu, ja! Młodzia się ekscytuje, nie wiadomo czym. No jak to? Przytul się. I całe po prostu podchody na marne. Bo no, najpierw paliłyśmy razem shisha. Później śpiewałyśmy romantyczne piosenki. Wlazłyśmy do wanny na puci puci pało, a ty mnie całujesz. No trzeba, wiesz, tak. Znaczy no jeszcze całujesz, to zniosę, ale zdradzasz mi sekret. Ja już jestem zmęczona tym. Trzeba tak powoli nastrój budować. O, widzisz? O, na przykład tak jak teraz. Nice. Powtórzymy, jak do mnie przyjedziesz. Macie jest mistrzynią romansów. To nie ma tak, że wiesz, hop, siup i do wyra. Znaczy nie, ja się wcale z tego nie śmiałam. Nie. A
animacja po prostu cudowna. To normalnie jest cenzura, ale... One tam robią, popatrz. Ciekawy sposób... Ciekawy sposób na... tak, seks. No, co... przepraszam bardzo, robiliśmy puci puci pałą, to się seksem tutaj nie nazywa. No tak, to było puci puci pałą. W iście akrobatycznym stylu. Wampirza drzemka, Kina idzie spać. A Mocia? Jak każdy po dobrym seksie. Schowaj ubrania Kiny. Puci, puci. Nie, ja wcale nie robię ci jakiegoś paskudnego psikusa, w żadnym wypadku. No Kino może iść spać na go. Zdążyła zabrać. To ja sobie wyżrę orzeszki. Wiesz, że nie i przygotuję nam driny. O! Zrób! Drink tak, nastrojowy. Puci puci pało jeszcze w innych miejscach. Imprezowe drinki. Ale najpierw wyżrę słodycze tutaj stąd. Jak w życiu. No. A tak w ogóle to tutaj są takie ładne ściany, ja wam zaraz pokażę. O, to nie jest tak, że tutaj jest dziura. Drzwi, tam się dalej przechodzi. No. Ja mam super secret timer, drzwi do pokoju. Masz? Jestem awesome. A tu nasze śliczne akwarium z rybami. Mamy śliczne rybki. Patrz, mamy ślimole. O, ciul! I krokodyle. What the? Mamy krokodyle. I piranie. Chyba coś a la pijawkę. No, a ty przecież ty robisz drinki, nie ma tym akwarium. Wypij drink. No i Moka zaraz tam pójdzie ze mną na trumnie, na puci puci pałą. Nie da się chyba na trumnie. Nie da się na co za głupia gra. A gdzie tu jest muzyka? Przepraszam bardzo. A jest tutaj. Nie, to nie to. Nie wstawiłam nic do grania. Moci po środku stoi. Koło stołu, po lewo, po lewo, po lewo. No. Łącz. Najlepsze jest to, że ja zawsze jak ci coś chcę powiedzieć w tej grze, to ci pokazuję ręką, a ty tego przecież nie widzisz. Ej, kropek mi się znowu na bluzce uwalił, no. Mój kot cały dzień przełącz, śpi w mojej bluzie. Nie chcemy popu, o, chcemy to. Coś ty tam włączyła? Coś z rokiem. Kina, czemu ty nie śpisz? Ojej, bo tobie tutaj ten gra. No, dzięki. I ty to jakoś magicznie słyszysz, mimo przez podłogę. Jestem wampirem? Jesteś niezadowolona, bo ci tutaj miałeś pobudkę gwałtowną. Dobra, idź Kina spać. Mocia też myślę, że może iść w kimę, mimo że ma całkiem sporo energii, żeby razem wstały w jakiejś takiej sensownej konfiguracji i wtedy pojedziemy do... Gdzie miałyśmy jechać? Do Francji. Tak, do Francji. O, nasze koty śpią. W ogóle nie są głodne? Nie są głodne. A ja wam powiem w sekrecie, że Kina grała w Simsy u siebie. No? To przyszła opieka i zabrała jej koty. Nieprawda? Ja mogę nagrać odcinek od siebie, zobaczycie, że te koty tam są. Nieprawda. A ja wam powiem w sekrecie, że młotka mnie zabiła. Nie zabiłam cię, nie masz na to dowodu. No, rzeczywiście był mały wypadek przy przeprowadzce. Oj tam. Tirem przeprowadzkowym. Trzeba było nie wywlekać brudów teraz. Chyba bora zjem na śniadanie, a ty jak zwykle będziesz swoje plazma fruty wcinać. Bo lubię moje pra... plazma fruty. Yeah. Motka, pamiętaj, że ja w realu jem. Także ja się mogę zabić. To jak w Simsach. No szkoda, zabiję mnie zaraz. Przepraszam. Ja też piję, zauważ. Przyspieszę troszeczkę nasz fakt spania.
Zwłaszcza, że mamy tutaj jakieś akcje już pozaznaczane, które mamy zrobić po wstaniu. Mam nadzieję, że drzwi do sypialni są zamknięte i znowu jakieś koty mi nie wlezą, żeby mnie obudzić. Bo się zacznę wkurzać. No, popatrz, nawet dospałam do rana. Jestem hiper głodna za to. Tym razem ja umrę. Co ona tu chciała? Gościć magika. No niestety już nikt mi nie wysyła swoich simów na występ. I też nie przyjmuje moich simów na występ. Dlaczego? Nie wiem. Nie lubią cię. Chyba tak. Albo już wszystkie achievementy wykoksali, tylko młodzia taka została. Tyle. Jak zwykle. Czemu ty łazisz w stroju do pracy? Prawdopodobnie mam dzisiaj jakiś występ, ale zamiast pójść na występ, pojedziemy do Francji. To jest jakaś okazja. Nagroda dla najlepszego zwierzaka. No podejrzewam, że nasze się nie nadają. Nie, no co ty? A wszyscy zobaczą, jak Mocia opierdziela kebabora. To jest zawsze cudowny widok. Om nom. Chociaż przyjdź kinami, dotrzymaj towarzystwa. Chciałam tylko zauważyć, że ona w tej fryzurze wygląda, jakby Młotka była niewyspana. Tak? Młotka, zgadnij co. A, współdzielenie ci zacięło. No. Młotka zaczęła upierdzielać kebabora, tak nie skończy nigdy. O, patrz, jaki synchron. A, nie widzisz. Zobaczysz na nagraniu. O, oglądasz ja sobie paznokcie i już ci odpalam współdzielenie. Poleciało teoretycznie, już powinno działać. Teraz. Dobra, to co? Kina organizuje wycieczkę do Francji. A owieczka zostaje z naszymi kotami. Właściwie z twoimi kotami. A nie, jeden jest mój, przepraszam bardzo. O, patrz, kot wali. Krzyczy na ciebie, że się nie topesz. podróżuj. Jedziemy po nasz wyciskacz do chlora. O, dobra. Ty mnie nie miałeś dzwonić do pralni, tylko rezerwować wycieczkę do Francji razem z Mocią. Jedziemy! Muszę z Mocią. Już sama. A, pokazuję teraz cudowną ścianę. Jest niezwykle fascynujący obiekt. Młotka! Do skóry zabijesz mnie! Przepraszam. O, nasza sprzątaczka. Aż dziwne, że jej jeszcze nie stuknęłaś. Trzeba będzie to nadrobić gdzieś w przyszłych odcinkach. Patrz, wjechała na samochód. O, to tutaj ma pocięcie. Jesteśmy w małym cięciu, siedzimy już we Francji, kina oczywiście się smaży na słońcu. Oczywiście w trakcie cięcia poszła drobna wymiana zdań, wszyscy jesteśmy znów rozchichrane. Nad tą grą ciąży jakiś fatum. Podobnie zresztą jak na wampirze. Obawiam się, że nad nami, wiesz, ogólnie. Tak, ale wiesz co, nie nagrywam, dzisiaj, jest to samo. Dzisiaj nagrywałam wampira i po prostu... Taka rzeźnia tam się działa. Słuchaj, fail na failu. I ja doszłam do wniosku, że wampir jest przeklęty i... Po prostu wszystkie te wampiry... Na co ty czekasz? Przecież kina nie usadzi dupy na twoim motorze, on jest jednoosobowy. No i patrz, ja pojechała bez kiny, kina została przy drodze. Ja generalnie doszłam do wniosku, że po prostu wszystkie wampiry mi... takie, które istnieją, bo przecież wampiry istnieją naprawdę. No robią raczej, specjalnie sabotaż, bo jak widzę, jak gram w wampira... u siebie na kompie i nabijam się z Krzysztofa na każdym możliwym kroku. Wampiry postanowiły mnie ukrócić i po prostu sabotażują moje nagrania. Widzisz, kina biega szybciej niż ty jeździsz motorem. O, nieprawda, ty przyjechałeś żółtym samochodem, chciałabym tylko powiedzieć. Jasne. A gdzie tu jest...
Jezu, 9 rano jeszcze zamknięte. Co robimy o tej porze? No przyszłyśmy tutaj, to czekaj, to zejdźmy do piwnicy. No. A Kina już tam poszła. Chlora. To czekaj, to może nie tak, to ja pójdę pozbierać tutaj warzywka, żeby mieć na chlora. Młotka jak zwykle opierdziela. O, patrz, ty już tam wzięłaś, dossałaś do nektaru, proszę bardzo. Młotka zawsze kradnie. A ty znowu gdzieś idziesz z tym nektarem, pić go nie wiadomo gdzie. Że ta, zejdź tam po schodach, tak, na dole w piwnicy najlepiej się pije nektar. Krzyk, młotka! No, zacięło ci się. No. Tak właśnie myślałam. Oczywiście trzy stoły. A myślałam, że Kina pójdzie usiąść na kibelku, a tu jednak przy stole usiadła. A to nie, to się nie odwiesiło. Dobra, to odwieszamy współdzielenie. Wy w tym czasie patrzycie, jak Kina popija nektar. Fascynujące. Żeby było śmiesznie, Kina aktualnie nektar popija i w realu. Z tyłu taka rozchachana. Ej, dopiero otworzyłam. Oczywiście, żeby było jasne, nie propagujemy alkoholu, bo nam nikt za to nie płaci. No chwila, ja powiedziałam, że piję nektar. Kto powiedział, że to jest alkohol? No w sumie. Tylko nektar chmielowy. Właśnie, to jest dobre określenie. Ja tutaj w ogóle nie mogę... Nie do końca, ale... Młotka opierdzie, zwykle nie. No ja jak zwykle komuś okradam ogródek, ty pijesz nektar, młotka, ale... Młotka jest ekspertem od opierdzielania ogródków. Mamy sąsiadów koło naszego domu i tam właśnie młotka regularnie chodzi opierdzielać ogródek. No, no chodź Kina, chodź, ja się turlać normalnie. Chodź. Bogdan się będzie śpieszyć. A masz cudowną tą bladą skórę. Tą drogą w grobowcach powinnaś dostać plus 20 do nastrojnika w końcu do tego tereny w sam raz dla ciebie. Dziękuję ci bardzo, też cię kocham. A tam winogrona czy ten, nektary sobie sami zrobimy. To jaki na nektary mamy już postawione? Same. Masz rację. Chcemy kupić to. Może kup tych winogron trochę, bo zanim ty to opierdzielisz, to... Ale co, czekaj, ja chyba mam jeszcze jakieś, chyba że wszystko wrzuciłam do lodówki w domu. Możesz zrobić, słuchaj, nektar z winogrona, jabłka i sałaty. Chcesz? I z mięsa. Tak, myślę, że to będzie super. Ale patrz, mogę ci zrobić z tych, z plazmafrutów. To zrobimy tak. Ja ci tam... Aż, nie zmieści się, to czekaj. Dodaj owoc. Chodź, Kina, będziesz wygniatać. Biustem. Prawie. Robimy ci normalnie 3T i resztę plazma frutów, żebyś mogła pić. Wyrabiaj nektar podstawowy. Niestety żadnego innego nie potrafisz. Nie będziesz robić żadnych zdjęć. No, odklikałam. Ślurpaj, Kina, ślurpaj. No. Tam. Chciałam tylko powiedzieć, że Kina boso przybiegła tutaj na parcelę. Teraz wyrabia nektar, który będzie piła. Nieprawda, miałam buty. No dobra, bo jeszcze gorzej, bo ci się nogi spociły i tam wiesz... Nie spociły mi się, bo mam skórkowe, które oddychają. Buty ci oddychają, dobrze. Tak, oddychają mi buty. Dobrze. A Młocia co robi? Ta Młocia w swoim żywiole kradnie, oczywiście. Najlepiej. Bo jednak chyba Kina w stroju kąpielowym była ciekawsza. Nie! Tak. Teraz będzie tutaj Kina kręciła różnymi takimi... Widzisz? To byłam coś kręcić, to wiesz. Ale zobacz, jak ja wiem, co robić. No, ja nie wiem skąd, ale wiesz. Musimy tu książki kupić. No. Dobrze, że mamy dużo pieniędzy. Myślę, że Kina się zajmie wyrabianiem. Zostanę zawodową wyrabiaczką.
Dobra, ale najpierw musimy skończyć karierę piosenkarki. Zaraz zobaczę, na którym jesteś w ogóle etapie. Aktualnie nie masz pracy, bo jesteśmy przecież na tym, na wakacjach. O, właśnie. Tutaj w międzyczasie, kiedy nas przeprowadzałam, dokuksałam, znaczy wysłałam nas na różne kursy, żeby mieć chociaż po jednym w każdym skillu. No powiedzmy, że jesteśmy zdolni, to zanim to się wyciśnie, to miną po prostu wieki. No to może idź na siebie, jak popierdzielaj ogródek. Okej, ale może udostępnimy jakieś wspomnienie. A nic ciekawego. Dobrze, to może poszukamy przygód, słuchaj, bo tutaj ten nektar to się będzie 100 lat robił. Chodźmy na rynek, mam nadzieję, że nie spłoniesz tam gdzieś na rynku. Nawet jak spłoniesz, to mamy przecież prysznicę w puszce. Na przygodę mogę zwłaszczyć sama. Nie no jak? Musisz razem ze mną. No, wsiadaj do samochodu. Patrz, ty przyjechałeś samochodem, a Młocia motorem. Tak to, a nie, jedziesz ze mną. Chciałabym mieć naprawdę takie autko, takie ładne żółte. Tylko ja lubię bardziej garbuski albo coś w ten deseń. To moje punto ci się spodoba. Dobra, to do sklepów trzeba iść. Ina odwiedzi tu. Co? Lolwood? No tak, bo my jesteśmy teraz... Idziemy grupą i nie możemy iść... A, rety. Dobra. Jak to idziemy grupą? No ja nie wiem. Ta gra czasem ma schizy. Pozdrawiamy to jest twórców. W ogóle? Tak, pozdrawiamy twórców. EA Games Challenge Everything. Jak ja to lubię powtarzać. Bo mi się kamera jakoś śmiesznie ułożyła. O, jest. Kina kupi tutaj rzeczy. Tak, dobra, odłącz się od grupy, było strasznie. Młocia, gdzie jest Młocia i co ona robi? Młocia jakieś kurde zwierzątka tutaj łapie, już chwytaj to, cokolwiek Młocia, to jest. Nie. Ryjówka to jest taki rodzaj myszy. Mój kot to czasem przynosi do domu. Ale one nie są pod ochroną? Chyba nie. Mi się wydaje, że są. No skoro mój kot to wyłapuje gdzieś w okolicach mojego bloku, to chyba nie. Twój kot powinien iść do więzienia, bo ryjówki są pod ochroną. Oj tam wydaje ci się. Kupimy nam więcej prysznicy w puszce, kupimy nam więcej jedzenia takiego przenośnego. Mamy też, namioty mamy. O, kupimy sobie to i to. To. Nie ma już nic ciekawego. Macie miałeś kupić książki. Jest księgarnia. O, patrz. Nektar nam się zrobił. Nektar owoc plazmowy. Jak chcesz nazwać swój nektar? Zemsta kiny? Zemsta kiny. Rozpustniczki napisz. Kogo? Rozpustniczki. Kojarzysz mam nazwę z prywatnego na tym? Tak. Gwiazdorską. Zemsta rozpustniczki. To w takim razie kina uda się po nektar. Który jest... No będziesz tak jeździć tutaj z powrotem. Który jest... Awesome. Taj? Młocia, mam nadzieję, w końcu kupi książki, jak tylko znajdę tą... przeklętą księgarnię. Może tak Młocia, będzie łatwiej. Młocia, zostaw, żeż to badzie wie. Później nam znowu coś będzie po pokoju biegać. Już twoje żółwie nam biegały, kochacie. Spadaj. Nie tam żółwie. Żółwi, co to było? Królik? No, niechcący to było! Niechcący? O, coś mi uciekło z plecaka i dup, żółw na środku sypialni. Czemu ona się, patrz, stanęła i ty się zgubiła? Ty mi lepiej powiedz, czemu tu są napisy po chińsku nazw ulic? Po jakim chińsku? Nie, bo to jest po simowemu. Simy mają swój specjalny alfabet. O, patrz, jakiś przystojniak. No dobra, nie był wcale przystojny. Popałam ryjówkę! Na twarzy uchwala ojczyznę. O publiku do wspomnienia. Na pewno wszystkich interesuje to, jak bardzo złapałam ryjówkę. Idę zobaczyć, jak tam twoje nektary.
O, patrz, już coś chlejesz, już coś chlejesz. Dobra, bierz ten nektar, co go zrobiłaś. O, Mocia kupuje książki. To nam się przyda. To nawet dwa razy, bo ty też pewnie chcesz się tego nauczyć. Ja chcę się nauczyć zrobić nektar, nic innego mnie nie interesuje. To ja takie różne książki nam pokupuję, bo lubię książki. Bo mamy kasę, nie? Tak, dla odmiany. No dobra. I 9 tysięcy na książki. Co to jest? W końcu to owieczka sponsoruje. Patrz, 3 tysiące nam zostały. A już we Francji nie ma nic do kupienia. Dobra, to może tak, wrócimy do bazy wypadowej i weźmiemy przygodę. Ta Młocia tu robi. Tak, już zostaw te książki, już kupiłaś, już nie potrzebujesz. O, zaczyna biegać. No, Młociu, biegnij. Jeszcze się zawiesiła, porozglądała. Ja pierniczę, zupełnie jak ja. Ciągle roztrzepana. Że ona za bardzo ciebie przypomina. Dokładnie, Młociu, szybko. Nie robię aż tak. Szukaj przygód. Aha. Patrz, jakieś te taliby tutaj przyjechały. A przepraszam cię bardzo, ale talib śpi na łóżku. O, nagroda skarb. Dobra, to Młocia musi tu poprzeć. O, jest, zamelduj się. Kina, co może Kina robić? Kina gra w szachy? Co? Też się zdziwiłam. To może flirtuje tutaj, popatrz. Darujące spotkanie. Z jakimś talibem! Oj tam, ale patrz, to na pewno to jeden z tych, którzy nas śledzą. Tylko, że się sklonował. Wpadł na F. Może Kina by jakąś przygodę zrobiła, co? No razem będziemy robić przygodę przecież. Nie. Czarujące spotkanie. Cześć, jestem Kina, ja lubię łowić ryby. On tak mówi. Najbardziej lubię rybę mały wóz. Wtedy zawsze pada deszcz i... A, naprawdę? Awesome. Patrz, już o tobie myśli. Kina robi wrażenie. Mogę się nim pożywić? Możesz się nim pożywić, o to właśnie powalczymy teraz. Patrz, teraz go w sobie zakochałaś jako wampir. O, buty pałam! I go fetnij go. Mam nadzieję, że... Buty pałam! Ale on chyba aż tak cię nie kocha. Jak mnie nie kocha? On tylko dosyć mocno o tobie myśli. Wystarczy? W rękę! Nom. Dlaczego ma minę biedne? I się polubili za to, że ty go zeżarłaś. Why not? Młocia tu poszła do tego gościa z nim rozmawiać? Oczywiście, że nie poszła. To może my go zaflirtujemy troszeczkę, słuchaj. Możemy. Romantyczne. Miłosny uścisk. Pójdziemy na całość. Tam Młocia gdzieś szaleje po rynku, to się nawet nie dowie. O, Kina chce nocować. A nie, Kina nie chce nocować w namiocie. Popatrz, co tu się dzieje. Nie, nie ma zdradzania cię na Wi-Fi, bo mi potem będziesz przypominać. Oj tam. Chciałaś z nim puci, on tu będzie. Tyle by Młocia jeszcze nie wracała do domu. A, gdzieś tam chodzi, jakiś ryby ogląda, spoko jest. I patrz, dalej nie zameldowała się. No weź kobieto, ogarnij. Jak nic pójdą ploty i znowu będzie rozwód. Widzicie, ja wcale nie chcę, żeby Kina zdradzała Młoci. To Młotka specjalnie pchała Kinę w ramiona innych. Nieprawda. Tak, bo Młotka lubi zgrywać męczennika. Patrz, zaproponuj masaż.
Romantyczne, co tu jest jeszcze? Możesz razem się z nim pocałować. Tak, zwłaszcza, że już się na nas lampi jakaś laska. Dobra, dobra, a patrz, ona dalej nie ogarnęła tego, ja nie rozumiem. Ona jest naprawdę bardzo podobna do ciebie. Kobito, idź i pogadaj z tym gościem o tym, co miałaś zrobić w tym. Dziękuję. Wyrusz do celtyckich ruin, idąc z drogą za Nektarią. Nektarią. Prawie jak Narnią. Wejdź do ruin i znajdź zagubiony obiekt tego Sima, który mi to zleca. Nie przeczytam jego nazwy. Dziurze w podłodze. To gdzie on tą... Na cholerę pchał tam w tą dziurę w podłodze. Odnieś Simowi. Dobrze. Więc tutaj Mocia jeszcze jakaś głodna jest. Nie, niech sobie tam łazi. No i zobacz, już mi ktoś foty stryka, no. Oj tam, oj tam. Zaraz się dowiesz. Nie dowiem się. Ja już o to zadbam, żeby się nie dowiedzieć. A wiesz, ja przez ciebie tak notabene jem obiad od godziny i już nie wystyka. No to jedz! No jem! Czekaj, jeszcze się ich poobściskuję troszeczkę. Patrz, umrze z głodu zaraz. Olał cię dla miski z żarciem. Prawdziwy facet. Dobra, to ty idź zrobić siku i zrobię wam puci pałam. No, nie. No, dobra. Patrz, nie dasz mu zjeść, będziesz na nim wisieć. Dobra, idź na siku tam rób. Zaraz zobaczę, co u Moci. Mocia tutaj gdzieś łazi. Moci też robią foty. No bo obie jesteśmy ponoć jakimiś tam gwiazdami. No, nie ponoć, ale to tak wiesz, jak w życiu. Mocia sobie popatrzy przez teleskop. Może was zobaczy, jak ją zdradzasz. Nie w stronę tego. Trochę jeśli siku wcale, to nie widzę. A nie, jest tu kibelek. Ciekawe, czy mogę spać w namiocie w sklepie? Popatrz, mogę spać w namiocie w sklepie. Dobra, co kina siedzi przy kompie? Czy ten pajac już tam skończył... jeść? Patrz, zmywa po sobie. Co to za facet? Nie wiem, ale jakiś dziwny. Trochę się boję z nim pocipałam. Jeszcze się czymś zarażę. Na przykład sprzątaniem po sobie. No właśnie. Nie tak myślę o tym talerzu, który będę musiała dzisiaj umyć. Czekaj. W ogóle to nawet go nie zapytałaś, czy to jest singiel, czy nie singiel. Oj tam. Tam tu han. Jestem na wakacjach, nie pytam o takie rzeczy. Swoją drogą, Mocia przypadkiem zupełnie postanowiła spędzić noc w sklepie w namiocie. Oj tam. Myślisz, że on już będzie chciał puci pałą? Nie wiem. Można go objąć. A, ale fajnie, bujacie sobie rączkami. Masaż. Już mi brakuje pomysłów, co tu mogę wyklikać. Dobra, i wtedy może już spróbujemy to puci pałą, chociaż jeszcze nie jesteście w sobie chyba zakochani. Może jesteście? O, jest, czekaj. A może chcesz mieć z nim dziecko, małego Koversa? Nie. Dlaczego nie? A adoptujesz później Koversa? Mogę nam adoptować Koversa, ale musiałobyśmy się ohajtać. No trudno. Wtedy będzie dzieckiem tylko jednej z nas. Ale trudno, tu się hajtniemy, rozwiedziemy się później. Dobra. Zobaczymy, czy zrobi z tobą puci pałą, nie? No! Co za... W takiej chwili zrezygnowała, no. Czekaj, bo chyba się nie da tutaj, przy ludziach, tak. No, przy ludziach. No właśnie nie wiem. Gościu się nie zgadza. Oj, niepotrzebnie kliknęłam pauzę. No popatrz, nie da się. Jaki krab. No dobra, to w takim razie kina walnie się spać tutaj. No to może taki do mnie przyjdzie. Taki romans i z tego nie wyszło, no. Młodzież gdzieś tam śpi po sklepach.
mam nadzieję. Tak, śpi po sklepach. I gościu chce mi zrobić zdjęcia w związku z tym. Mocia wymyśliła zamach doskonale. Doskonale. Doskonale śpi w sklepie. No. I później, jak wszyscy wyjdą, zamkną sklep, Mocia go opierdzieli. No. Ja myślę, tak, że możemy powoli kończyć ten odcinek. Zwłaszcza, że puci pałą nie wyszło. Tutaj się z kimś całujesz. I co? I wycieczkę do grobowca nagramy w następnym chyba, tak? Tak. Dobrze. Jestem za. W takim razie my się z wami powolutku żegnamy. Pamiętajcie o komentarzach, o łapkach w górę. I co? Ze mną była Kina. Cześć. I do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie. Nie.